Most groszowy przybrał festiwalowe barwy, a zadbali o to studenci Wydziału Sztuki i przypomina nam, że w Opolu rozpoczyna się wielkie święto polskiej piosenki. Już dzisiaj od godziny 20.15 w Opolskim Amfiteatrze Tysiąclecia koncerty od Opola do Opola, wielkie gwiazdy, legendarne przeboje, a następnie folkowe Opole. Na deskach amfiteatru zobaczymy m.in. Justynę Styczkowską, Halinę Frąckowiak, Marka Piekarczyka, Sławka Uniatowskiego, czy też zespołu Enej i Tulia. Ale Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to nie tylko koncerty festiwalowe w amfiteatrze, to także wiele wydarzeń towarzyszących. I tak dzisiaj o godzinie 17 spotykamy się przy bloku przy ulicy Ściegiennego. Tam nastąpi odsłonięcie muralu Andrzeja Nowaka. Następnie tutaj o godzinie 18 nastąpi takie symboliczne otwarcie mostu festiwalowego połączone z happeningiem, a potem na godzinę 18.30 przenosimy się na opolski rynek, gdzie na scenie wystąpi Ania Dąbrowska, a następnie ruszy Strefa Widza. Zatem osoby, które nie wybierają się do Amfiteatru Tysiąclecia, koncerty festiwalowe będą mogły obejrzeć właśnie w sercu miasta, na opolskim rynku. Przed nami także m.in. kawiarenka z gwiazdami, to jutro i pojutrze, a także odsłonięcia gwiazd w naszej słynnej alei na rynku, także jutro i pojutrze. Szczegółowy program i wydarzeń około festiwalowych, a także Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki dostępne są na stronie opole.pl. Dobrej zabawy i miłego dnia!